Ja założę tę. L. Myślisz, że się nie skapną? Nie, zupełnie. Dobrze wyglądasz. Elegancko. Jak się zapniesz, to nie będzie widać. Jak wsiągniesz tą niebieską gąbkę i zmierz makijaż, to nic. Ja już pójdę do domu. I love you like la 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 la. Cześć robaczki, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, to jest Ania i jak zwykle robimy dla was przegląd Google Newsa. Jak się okazuje, wcale to nie był jednorazowy strzał, tylko to już jest trzeci materiał z tej serii, bo wam się bardzo spodobało. Bardzo się cieszymy z tego powodu, prawda? Cieszysz się? Tak, bardzo się cieszę, że tu jesteś. Super, cieszymy się. Zobaczmy, co tam mamy. Warszawa. Policjantka złapana na gorącym uczynku. Koniec tytułu, czyli pewnie jakaś pierdoła. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Ochroniarze jednego z warszawskich supermarketów przyłapali klientkę na oszustwie, chcąc nabyć towar taniej, przeklejała metki z ceną. Okazało się, że kobieta jest policjantką. Teraz grożą jej surowe konsekwencje. Przecież to było. Ty miałaś chyba o czymś podobnie. Też coś kradła w sklepie policjantka, nie? Ale to dawno. No. I czy to nie jest to samo? Może to ta sama. Może to ta sama i teraz ruszyło postępowanie. Albo wszystkie policjantki w Warszawie kradną. Zaraz się przekonamy. A może tam, a tamta była z Warszawy? Nie wiem. Kto kradnie u siebie? Nie kradnie się u siebie. A do Warszawy przyjeżdżają na delegację. Na strajki. No. Z Opola najczęściej. Czyli dlatego ci policjanci tak przyjeżdżają? Kradną. Kradną w sklepach, bo nie chcą u siebie kraść. No nikt mądry u siebie nie kradnie. Ale już mamy przynajmniej jeden dowód. Policjantki w Polsce kradną w marketach. To jest fakt. Licząc, że ryzyko wpadki będzie mniejsze, kobieta postanowiła skorzystać z kasy samoobsługowej. Gdyby oszustwo się udało, zapłaciłaby za zakupione towary o około 100 zł mniej niż powinna. A to nie jest tak, że każdy towar w tej kasie samoobsługowej ma wagę, więc jak przyklei inną cenę, a waga nie jest taka sama jak ta cena, to się nie skasuje? Ale jak jest taka sama waga, no to się już... Ale to jaka operacja by musiała być, żebyś znalazł cenę produktu i wagę? Masz pistację za 50 zł kilo, dajesz na wagę, przyklejasz z jabłek ważące. Za dwójkę, nie? No. Ja zawsze jabłka daję losowo. My nigdy nie wiem, które to jabłka są, które sobie zapakuję. Kurwa, ja też. Żeby polski sklep miał... Biedronka. Polska nazwa to polski sklep. Polski rolnik. Było oznaczone Polska. Tak. Teraz dopiero wiem, że to wcale niekoniecznie musiało. A tam hiszpańskie kalafiory. Tak, ale było napisane Polska, polskie podatki, więc do Polski to wszystko... Polski mandat do UOKiK-u. No. Więc trzeba wspierać. Choć kwota oszustwa wydaje się niewielka, to konsekwencje będą znacznie większe. Bo właśnie tu jest taki myk w polskim prawie, że kraść możecie bodajże na 250 zł, czy nawet do 1000 teraz, to jest ten... Gdzie? Do 1000? No jakoś tak. Wzrosło i to bardzo. Nie, no ja słyszałam, że do 500, tam 400... Teraz to jest jakoś tam zróżnicowane od minimalnej krajowej, czy średniej krajowej. Że nie idziesz siedzieć, dopóki łączna kwota twojej kradzieży. Tak. Czyli to ci się zbiera na konto, bonusy takie, nie? Zbierasz punkty u policji, te naklejki. 500 zł, no. Dobra. No. Zbierasz naklejki, jeśli przez całe życie, znaczy przez nie przez całe życie, ale tam przez jakiś tam czas dobijesz do 500 zł, to już jest sprawa karna, nie? Tak, bo ukraść możecie na 500 zł, ale oszukać nie możecie nawet na grosz. Jeżeli oszukacie kasjerkę na grosz, to już jest przestępstwo zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. A jak mnie kasjerka oszukuje na grosz co chwilę? To też, no. Nie. Bo to nie ona uzyskuje korzyść majątkową. Bo to trzeba oszukać kogoś w celu uzyskania korzyści majątkowej. A ona z tego nic nie ma. Chyba, że ma premię jakąś tam. No to wtedy to już jest korzyść majątkowa i może pójść teoretycznie siedzieć za tego grosza na rok. No i teraz uważajcie. A jeśli robiły to 3 kasjerki, to... Zorganizowana grupa przestępcza. Zorganizowana grupa. A na pewno w wielu marketach przynajmniej 3 kasjerki oszukują na grosz. Ostatnio nawet w ogóle przestały się mnie pytać, czy mogę. No one po prostu nie dają tego. Po prostu nie dają. Ja tak czekam jak głupi, nie? Na grosza czekasz. No one już obsługuje kolejnego klienta. Niby nic, no ale tam się nie czepiam, ale to taka trochę dziwna sytuacja. No jak mi zabraknie grosza, to to może pani dać 2. No. A złotówkę pani ma? No to już wyda. Najlepszy jestem w Żabce pod naszym blokiem. Widać, że właściciel. I on czasami tam jak, nie wiem, 20 groszy nie ma i mówię, no to muszę dać dychę. Dobra, 20 groszy nie weźmie. Widać, że to właściciel na bank, nie? No tak, on taki... Ten gościu. Bo babki to nie. 8 maja wejdą jakieś zmiany. Gdzie co? Jest nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń? No tak. Teraz będą te hotele czynne. A, dobra. To ale bez restauracji, nie? Po co komu taki hotel, jak nie może iść nawet zjeść? Jakby człowiek
i musiał jeść. No, bieda te hotele teraz. Znaczy, można iść do tych hoteli. Jak już musicie, no to można skorzystać z hotelu. Generalnie zawsze można było. Nie było takiego okresu, że nie znaleźlibyście hotelu. Chyba, że w jakimś mniejszym mieście, gdzie nie ma tych hoteli. Ale tam też zwykle są te lokalne domki, które ktoś wynajmuje. I tam było to, że ciotka, matka, że jakaś tam rodzina do rodziny jedziecie. Ale nie było nigdy takiego okresu, że jak się nie postaraliście, no to nie dało nie, rady. Nie, przez całą pandemię można było jeździć, można było sobie. Generalnie imprezy się działy i wszystko się działo, do restauracji nawet można było sobie pójść. Ale w hotelach takich mainstreamowych faktycznie nawet o ile dało radę pójść, jak dobrze to obmyśliliście i mieliście plan na to, bo była taka możliwość, no to jednak w tych hotelach było nudno, po prostu, nie? Restauracja nie działała, jedzenie tylko do pokoju, więc jak już się gdzieś wyjeżdżało, to nie opłacało się brać droższego hotelu. Jak już hotel, no to jakiś byle jaki, byleby po prostu się przenocować, bo nie było tam żadnych atrakcji. Chińska rakieta spadła na ziemię, obiekt monitoruje Pentagon. Dlaczego Pentagon się miesza w chińskie sprawy? Może pomaga w monitoringu. Może, na pewno. Rafał Trzaskowski w Szczecinie, Zielonej Górze, Olsztynie, Rzeszowie. Dlaczego nie w Warszawie? TVP Info. Gdzie jest Rafał? Rafał Trzaskowski jest w tylu miejscach naraz? A w Warszawie nie może być? No. Chciałbym się tak dzielić jak on. Gdy kwitną kasztany. Kurde, początek portalu informacyjnego. TVP Info. Gdy kwitną kasztany, a temperatury szybują wreszcie w górę, uczniowie uciekają ze szkół i zaczyna się bagarowanie. Mają dość tego drugiego roku szkolnego i chcą się wreszcie zerwać ze smyczy. Podobnie Rafał Trzaskowski. Jest już maksymalnie zmęczony rolą prezydenta. Jak oni mogą coś takiego napisać? Jest już maksymalnie zmęczony rolą prezydenta Warszawy. Marzy o wielkiej polityce, a musi siedzieć w skostniałym, stołecznym ratuszu. Kurde, jak jakiś blok. A to ja, starego dziadka. Pisowca takiego, no. Aż to jest... A to jest rządowy portal informacyjny, czajcie? Znaczy, no wiesz, no oni wiedzą, co tu się wypisuje. Oczywiście przyjdzie ze dwóch takich, jest taki Wojtek coś tam, co za to nas tu zjebie. A był jakiś, no. Był jakiś taki gość w tej sądzie ulicznej o Rydzyku też, że... Tak, to jest ten sam. On zawsze pisze to samo w komentarzu i on jeszcze nie rozumie, że to się nie zmieni tutaj na tym kanale, ale niech sobie pisze, bo statystyka leci w górę, więc... No. Ale będzie bronił TVP Info. To są klimaty, które lubią ci, co to czytają, więc myślę, że oni się wpasowują w ten swój target. Ale o co chodzi w ogóle w newsie? Marzy o wielkiej polityce, a musi siedzieć w skostniałym stołecznym rad... Co my spychasz? No bo ostatnio pisali, że cię za dużo w kamerze. To ja się muszę obniżyć, ty musisz się podnieść. A nie, ja już nie mogę się obniżyć, ale ty możesz się podnieść na pewno. Wstań. Czy to jest? Lepiej? No ja już się nie obniżę. Już niżej spaść nie możesz. A jak ty wstaniesz, to widać ci głowę? Nie wstaniesz? Jak wstanę, będę miała brzuch w kamerze. Widać. Czy już nastawiam co nagrać? O, może tak. Marzę o wielkiej polityce, a musi siedzieć w skostniałym stołecznym ratuszu. Koniec kadencji coraz bliżej, więc w ostatnich dniach odwiedził m.in. Sopot, Rzeszów, ogłosił plany związane z województwem warmińsko-mazurskim, a piątek dla odmiany spędzi sobie w Zielonej Górze i w Szczecinie. Co będzie tam? Widzę to. Każdy, kto choć trochę interesuje się polityką, widzi, że Rafał Trzaskowski traktuje prezydenturę w Warszawie jak najgorszą karę. Czy możemy poważnie porozmawiać o poważnych politycznych tematach? Czy cały czas muszą być takie śmiechy, chichy? No i czytasz mi o kasztanach, to się wczuwam. Rozmawiamy o TVP Info, rządowym portalu informacyjnym, który jest opłacany z naszych podatków. Nie możesz troszkę powagi zachować? To ty mnie przyruszyłaś, tak? Nie kojarzę. Ale pasuje kolorystycznie do... To zajebiste szycie. To na Bankia. Albo ty sam. Nie, jeden poziom szycia. No to ja. O, a tu mam sztuczny grosz. Patrz. Lucky penny. Skąd masz takiego grosza? Plastikowy grosz. To jest fałszywka. Jakby pani w sklepie nie dowidziała, albo rozmawiała jakby w tym pani czasie... w sklepie nie dowidziała, to mógłbyś płacić nawet kamieniami. Zbudzisz spryszeniowo. Każdy, kto choć trochę interesuje się polityką, widzi, że Rafał Trzaskowski traktuje prezydenturę w Warszawie jak najgorszą karę. Interesujesz się chociaż trochę polityką? Zdarza mi się czasami. Widzisz to? Że traktuje jak najgorszą karę? Tak się interesujesz polityką właśnie. Powinnaś widzieć.
Jak jastrząb chciałby latać wysoko, zasiąść w Pałacu Prezydenckim, walczyć o szefostwo w PO, a kiedyś może stanowisko szefa rządu lub ważniejszego urzędnika unijnego. On przecież był urzędnikiem unijnym. Ale ten pan z PiSu nie wie. No tak, no niby no PO, no ja tam się z PO nie zgadzam. Jednak patrząc na to, jak Trzaskowski rządzi sobie tą Warszawą, a byłam w wielu miastach, no to chyba sobie dobrze radzi jak na prezydenta Warszawy, bo nie można narzekać na Warszawę. No chyba, że teraz na te nowe bilety w komunikacji miejskiej ludzie bardzo narzekają na te QR-kody, co powstały, że to jest w ogóle jakieś bez sensu i nie korzystałam z tego właśnie, ale czytałam też na blogu, co często czytamy. Jak Spiders, coś tam, tego typu, nie? Że tam gość próbował, no że coś z tymi QR-kodami jest nie tak i że cała operacja tego biletu jest gorsza niż normalnie. No bo normalnie w Jak dojadę wchodziło się, kup bilet, skasuj bilet, miałeś bilet i już. A tam rzekomo, no teraz to tak nie działa. Każdy tramwaj ma tam swój QR-kod i tak dalej, to musisz, wiesz. To jest właśnie, to może być to, że jak już się przesiadasz z tramwaju do tramwaju czy z tramwaju do autobusu, to już masz inny QR-kod. To może być też problem. I widzę na zielono, nie, bo powinno się tak być, tam. Nie, bo tutaj jest tak, że no, ale właśnie masz czytałam, albo te 20-minutowe, które działają na wszystkie, albo na konkretną linię, no, ale trzeba zawsze było ale QR-kod działa konkretnie do danego autobusu, tylko że ja nie wiem, gdzie te QR-kody szukać, bo ja tak siedziałam w tramwaju, rozglądałam się, ale ja nie znalazłam żadnego QR-kodu. Nie wiem, totalnie nie. No generalnie z QR-kodów ludzie są niezadowoleni, ja z tego nie korzystałam, więc nie wiem, jak to wygląda. Ważniejsze jest to, co Trzaskowski robił w Zielonej Górze i w Warmii i Mazurach. Po przegranej rywalizacji o Pałac Prezydencki. Trzeba było nawiązać po roku, nie? I nie chcąc zdetronizować Borysa Budki, który jest jeszcze gorszy z funkcji szefa PO, Trzaskowski marzył o własnej inicjatywie politycznej. Miała się ona nazywać Ruch Wspólna Polska, ale nie wyszło. Ale to faktycznie nie wyszło i to zawalił po całej linii. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ja wiem, dlaczego tak się stało. Ja już tłumaczyłam. Tak, możemy się spodziewać tego, że po prostu został zastraszony. Że... Ale nie tylko. A co? No bo zobacz, jakby on teraz został prezydentem Polski, bo miał duże szanse, żeby zostać prezydentem Polski. Rządziłby PiS i TVP, oni by go tak przez tę swoją kadencję po nim jeździli i tak go stłamsili, że nawet jakby PiS odszedł od władzy i weszłoby coś innego, no to Trzaskowski raczej byłby takim skończonym, takim z taką reputacją by to zakończył bez szansy na to, żeby się w ogóle obronić. Byłby zawsze tym najgorszym prezydentem. I ja też tak uważam, że może to nie był ten dobry czas na to, żeby on był akurat tym prezydentem teraz. Bo jeśli faktycznie chciałby zrobić coś dobrego, to teraz i tak by mu się to nie udało. I na przyszłość też by mu się nie udało, bo Polacy, którzy oglądają TVP i tak dalej, to by go po prostu, jak teraz już go nienawidzą, no bo takie artykuły można przeczytać, no to znienawidziliby go bardziej, bo każdą decyzję, która jest zła, zganialiby na prezydenta. A on gdzie by się mógł obronić? Na Facebooku. W TVN-ie, na Wyborczej. To nie jest tak, bo on chciał zostać tym prezydentem. On po przegranej bitwie dopiero zaczął nic nie robić. No ale przepraszam bardzo, ale czy on tocząc bitwę coś robił? Miał jakieś postulaty? Nie. Obiecywał coś? Nie, tak jak Duda. No ale Duda, no to wiadomo, że od... Duda... Znaczy Duda obiecywał, Duda że razem współpracował z rządem, więc rząd miał jakieś tam swoje, wiadomo było z tym, że jak z rządem to 500+ dostaniecie, 13 dostaniecie, 14, ja wszystko poprę, co mówi rząd, więc ludzie się zgodzili. Tak. A co zaproponował Trzaskowski od siebie, wiedząc, że... To, że nie będzie popierał rządu. I koniec. Ale mimo czyli to nie dam i tak wam 500 miał plus, Polski. Nie dam... No bo dużo ludzi jest za tym, żeby i on jednak... mógł wygrać. To ty? No. Nie, no ta szyba miała być tak, wiesz, równo to okno za nami. Ruchomy kadr. Pa. Weź tak nie rób. Tak się nie robi. No, on dopiero po przegranej bitwie przestał cokolwiek robić. Faktycznie może to być zaplanowana sprawa. Ale on nic nie robił bo takiego. Ciekawe jak Szymon Hołownia, no znaczy miał założyć ten ruch Wspólna Polska, czy jak to tam się no nazywa. Tak. Nawet teraz więc nie pamiętałem jak to się nazywa. Koniec końców nie zrobił nic, a samą kadencję wygrał Polski. Dlatego, że nie jest pisowcem. No Kidawa-Błońska też nie była pisowcem. Znaczy no, ale była kobietą.
No co? Dlatego, że kobieta to jej nie wybrali, ale jak już przyszedł facet z tej samej partii, to już dobry, to już smakował, tak? To już nagle popierany? Nazwałam właśnie ostatnio Kidawę Błońską takim piątkiem 13 dla PO i KO. Taka pechowa. Taka się wydarzyła. Przekminione. No. Ale tak. Głęboko. W każdym razie, Rafał Trzaskowski przegrał, miał założyć ruch Wspólna Polska, wykorzystać tę energię ludzi. Cały czas pisał o tym, wspaniała energia, wykorzystamy to, lecimy dalej. I przestał. Chyba o miesiąc przełożył rozpoczęcie tego ruchu Wspólna Polska. Ale kampus robi teraz z żoną. Na tym ruchu w ogóle nie zaprezentował niczego ciekawego. On czytał z promptera, także widać było, że nawet się nie nauczył tego, bo jeszcze okej, mógł sobie napisać scenariusz na prompterze, przygotować się, żeby nie zapomnieć niczego i zrobić to dobrze, ale on widać było, że to ktoś napisał mu na prompterze, on nawet nie wiedział, co tam jest i po prostu czytał, a później weszły jakieś te wypowiedzi prezydentów, prezydenta Sopotu, który też nie jest jakoś szczególnie lubiany, prezydentowej Gdańska, która... To jest dobry gość, co na plaży zakazał sprzedaży tych no tak, strojów kąpielowych. Prezydentowa Gdańska, która jest prezydentem tylko dlatego, że Adamowicz nie żyje i tacy ludzie go popierali w tym jego wystąpieniu, więc no to takie, no, nie było to zbyt fajne wykorzystanie tego, co Polacy mu dali, bo Polacy mu faktycznie zaufali i połowa Polaków była zdecydowana zagłosować na gościa, o którym totalnie nie mieli pojęcia. No. To w ogóle było ciekawe, bo przecież o Trzaskowskim nikt nic nie wiedział poza warszawiakami. On nie był osobą istotną w Polsce. On był po prostu prezydentem Warszawy. Jak się mieszkało we Wrocławiu, to kogo obchodził jakiś tam Rafał Trzaskowski? Większość ludzi się dowiedziała o nim dopiero wtedy, jak wystartował i nagle prawie zdetronizował prezydenta Polski, który jest w mediach od 5 lat na pierwszym planie. Nie? Więc to było coś. I nagle tak wszystko zaprzepaścił. I tutaj pytanie, dlaczego? Czy to dlatego, że... Bo właśnie ciekawe, jak Szymon Hołownia się utrzyma. Bo on też tak wyruszył bardzo szybko. No on się nie utrzyma, kurde. Na razie mu rośnie. No na razie... No rośnie mu, no bo każdemu, kto nie jest PiS-em, na razie będzie rosło. No bo ludzie zaczynają, coraz więcej ludzi zaczyna mieć dość. Zaczyna być biednym zamiast bogatym. 500+ nie pomaga, żaden dodatek nie pomaga, bo ludzie tracą firmy. Platforma już była, też nie byli bogaci, więc tak. Ktoś nowy. Więc przychodzi ktoś nowy, kto im coś da. Może nie tyle, co im coś da, ale może obieca im lepsze życie, lepszą Polskę, lepszą przyszłość. Więc dlatego mu rośnie, ale on nie wygra. No i właśnie to samo miał zrobić Trzaskowski, nie? Że miał założyć coś odrębnego od Platformy Obywatelskiej, ale to i tak gdyby zawsze to, gdyby to Trzaskowski prowadził teraz tę Polskę 2050 Hołowni, no to to razem może by się dało jakoś posklejać. Ale Trzaskowski razem z PO... No, no może dla, dlatego, że to były dwie partie, które by się, walczyły o tego samego odbiorcę. Hołownia, Trzaskowski i jeszcze PO do tego, więc wszyscy by walczyli o jakieś tam te, powiedzmy, 30% łącznie, 35%, więc to by się tak za bardzo rozwodniło i dał szansę temu Hołowni, a wejdzie dopiero może przed wyborami. Hołownia bierze sobie ludzi z PO i KO, jak to powiedziano, podkrada, no i robi sobie kolejne PO i KO, tylko o innej nazwie i ludzie w końcu ogarną, że halo, halo, ale za dużo tych ment, na których właśnie nie chcieliśmy głosować, zabrał pan do siebie. Więc jaki sens głosować wtedy na Polskę 2050, skoro można zagłosować na PO, można zagłosować na KO. Już to samo, ci sami ludzie. Z innym liderem. Z innym liderem, który płacze nad konstytucją i czyta Biblię jeszcze do tego. Więc to jest takie połączenie pisowca z PO-owcem, nie? Czyli... To jest taki problem, bo hybryda. Jakby nie podbierał tych posłów z innych partii, no to by był nazywany człowiekiem, który się w ogóle nie liczy, nie ma nikogo w Sejmie. Więc znaczy nie, no on musi mieć kogoś. Podbiera, jest zły, no bo podbiera z jakichś tam określonych partii i to dalej jest to samo. No on musi mieć kogoś, bo nie będzie się liczył. Jednak... Jest trzecia droga też, jaką zrobił Kukiz, czyli brał sobie ludzi w ogóle jakichś Kukiz tam... to tylko mi się z Jowami kojarzy. Nic innego mi się nie kojarzy z Kukizem. Brał sobie jakiegoś tam Leroya, innych takich, takie kontrowersyjne postacie. No i to i tak z tego kupa wyszła. Miał te 20% chyba swoje i nagle nie ma nic. O Kukizie teraz można mówić, że jest szmatą, nie? Tak. Pozwolił sam, że jak będzie... A to on powiedział, że jest szmatą. Tak, on powiedział, że jeśli kiedyś będzie się z PiS-em, pójdzie z PiS-em na układ, to można go nazwać szmatą. Znaczy Kukiz wstąpił do zorganizowanej grupy przestępczej. On nazywał PSL zorganizowaną grupą przestępczą, a później poszedł z nimi do jednej partii. Teraz już się od nich znowu odciął. Pewnie znowu są. Jak on był w tej partii, to chyba nie byli zorganizowaną grupą. Nie no.
Dopiero jak on wyszedł. Okazało się, że jednak są, dlatego wyszedł. W każdym razie co? Piszcie, co w ogóle myślicie o tym. O tych kwitnących kasztanach. O kwitnących kasztanach. Czy tak? Faktycznie prezydent Warszawy... Czy kasztany już zakwitły? Czy kaszczany zakwitły, temperatury szybko wreszcie w górę, uczniowie uciekają ze szkół i zaczyna się wagarowanie. Czy tak? Czy zaczyna się wagarowanie? Czy znowu TVP kłamie? Właśnie. Czy uczniowie nie wagarują dlatego, że nie chodzą do szkoły, ponieważ Czarnek puścił tylko klasy 1-3? A klasy 1-3 z reguły nie wagarują, bo są za mali i rodzice przeprowadzają ich do szkoły. Więc kolejna manipulacja PiS. To są ważne pytania. Nikt ich nie zadaje. My się nie boimy trudnych pytań. Trzymajcie się ciepło. Heja. Nie powiedziałeś o tajemnym słowie. Już tak. Drugi raz. A bo to twoje słowa, nie wiem co. Ty sobie wymyślisz. Trzaskowski. Kasztany. Trzaskowski to by było takie polityczne, nie? No, i by pisali. Dlatego ja nie daję a, takich... A to lewak zasrany. Nie daję takich. Gdzie nieraz to faktycznie by mi pasowało jakieś, ale później jak sobie pomyślę, że będę miała w komentarzach Trzaskowski, że wszyscy popierają Trzaskowskiego. Wolę kasztany. Dobra, trzymajcie się ciepło, no i kasztany. Piszcie.